Siemanko wszystkim, z tej strony Sebo, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Jesteśmy aktualnie po GDC i GDC miała skutki. W prawej stronie był Desperadosik, po lewej stronie była Kawusia i od razu jest moc. W normy europejskie powiem wam, że był zajebiście wyrobione. Dzięki wszystkim ci, którzy dołączyli do mnie na Steam, przejęliśmy serwer. Grało nas może 12 znajomych osób, żaden się nie wbił nubek, tylko sami moi piroziomkowie, także naprawdę jest moc. Mam dla was przygotowany materialik z tego GDC. Możecie sobie zobaczyć, co my wyprawiamy na serwerach, jaki siejemy spustoszenie. Kto chce sprawdzić, to dołączajcie do mnie na Steam, dołączajcie do grupy Gromowisko, które jest gdzieś tutaj. Link pod spodem w deskrypcji, także rośniemy cały czas w siłę, siejemy spustoszenie na serwerach, na PC-tach, w MW3, niedługo jeszcze w F3, także czekam na was. Co? No, aha, jeszcze jedno, właśnie dzisiaj zapomniałem, że to nie te lata, lecytyna. Szkoda. Słuchajcie, chciałem pozdrowić Karolinkę, bo dziewczyna upomniała się na PW, że pozdrawiam tylko panów i panowie jest moc, panowie do widzenia i tym podobne. Także teraz będzie panie i panowie, także pozdrawiam teraz panie i panowie. Napisz Karolinko do mnie na jeszcze na PW. Zapytam, może powiesz mi, jakie masz, jakie lubisz gry, MMO albo RPG. Pokażę ci może swoją tubę. Także zapraszam was do obejrzenia tego materiału. Czekam, Karolinko, na PW, napisz. Jedziemy z koksem. Stop, stop, stop! Momencik cięcia, pauza, time, stop, 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 stop! Mam dla was jeszcze jedną radę. Ci, którzy nagrywają komentarze z MW3 z wersji na PC-ta. Słuchajcie, jeżeli wam będzie zmiana hosta, nie daj Boże, wpadnie wam naprawdę ekstra mocarny wynik, dupa, filmik zostanie ucięty od momentu zmiany hosta. Nie wiem, czy to było wcześniej w Black Opsie. W tej wersji tak jest. Mam dla was cały filmik, upierdzielił mi hosta na wyniku 1900 dla naszych. Myślałem, że będzie cały filmik, patrzę, a tu zaczynałem od 1900. Także pamiętajcie, jak jest zmiana hosta, nie ma już tego materiału. Od momentu zmiany hosta do końca. Taka info. Przydało się chyba. Nie no, komentarz musi być, jakby to było, żeby komentarza nie było. Zostawiłbym was z 4-minutowym filmikiem na pastwę losu, a gdzie jakiś komentarz, a gdzie moc? I co później, ocenki byście dali, łapki? Jakiś komentarz, subskrypcji i pału 10. Komentarz musi być obowiązkowo. Materiał 4-minutowy. Tytuł filmiku. Prezent mikołajkowy. Dlaczego prezent mikołajkowy? Nie napisaliście mi w komentarzach, co otrzymaliście na mikołajki, także piszcie w komentarzach szybciutko, co każdy dostał mniej więcej na mikołajki, bo niektórzy mieli dostać MW3. Ja dostałem panią Mikołajową, a nie będzie z tego materiału, ale pani Mikołajowa, ciekawy, ciekawy, było mocarnie. Nie no, żartuję. Dostałem tam, wiadomo, słodycze, mega wypasioną paczkę z lejsami na czele. Na waszych ekranach MP5. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, co na mikołajki dostaliście. Dokładnie. Na waszych ekranach MP5 chciałem trochę tak urealistycznić tą grę. Zrobiłem ostatnio filmik o jednostkach specjalnych. Była jedna jednostka, to była Grom, druga jednostka to była Boa i mówię, wezmę sobie MP5, chociaż tyle trochę tej realistyki. Nie, w miarę jakiś tam wynik wykręcony, 32 do 1, nie będę wijał w bawełnę, także od razu mówię, jaki wynik z MP5, także naprawdę jest moc. Prezent mikołajkowy, już jeden na pewno dostaliście, no ale jeszcze jest jeden, drugi bonus, tak? 24 grudnia i napiszcie w komentarzach, co tam dostaniecie. Chętnie sobie poczytam, bo moje filmiki oglądają ludzie w różnym przedziale wiekowym, średnio od 7 do 30 do 40 lat, także prezenty na pewno też będą różne i chętnie chciałbym dowiedzieć się, co dostaniecie. Ja mam taki jeden prezencik, skromny taki, moglibyście Gromusiowi pomóc, Gromcox 18.1. Co ja bym chciał? Ja bym chciał nagrać komentarz z Royem, nie wiem, czy ktoś ma do niego dostęp, czy jakoś byście mi pomogli, chciałbym nagrać jakiś komentarz, może gameplay z meczu, a jeżeli nie, to czystą rozmowę na Skype, taką 3-minutową for fun. Naprawdę byłbym bardzo uradowany, moglibyście Gromusiowi sprawić prezent, kto ma do niego dojście, to naprawdę będę serdecznie wdzięczny. Jest moc do tego tarcza szmaty, myślę, że udane byłoby połączenie. Jak widzicie, to na ekranach gromię sobie tutaj z moimi ziomami ze Steama. Jednym idzie słabo, jedni mają moc, jedni nie mają moc, inni koksy, nie koksy. Także naprawdę jest ciekawe, dołączajcie do tej grupy. Tak jak mówiłem wcześniej, macie link w deskrypcji, jest chyba 387 osób, także mam nadzieję, że do świąt dobije nas 500, plus znajomych na 300, to już daje nam 800 osób, 800 Polaków grających w Koda. To naprawdę to jest rzesza, to jest armia ludzi.
Niech teraz tego 12 osób zawsze dołączy do meczu czy do wojny ląd i naprawdę jest moc. Siejemy po strach i spustoszenie. A zresztą nie wiecie, to zapraszam was do meczu. Zobaczycie, co tutaj nasi ziomowie wyprawiają. Szczególnie mapka dom. Jak gramy mapka dom, a jesteśmy sami, normalnie to jest tak lajcikowo wszystko spełnia, ale jak my gramy, to normalnie ruszyć się nie można, tylko są teksty nad głowami ci śmigają i zero tup, czysty mnie wydaje się taki profesjonalizm, misiek, szeregowiec, budget, naprawdę jest mnóstwo tutaj, kogo nie wymieniłem, to przepraszam, ale jest naprawdę mocna ekipa. Prezent mikołajkowy już był. Aha, pani Karolino, także pozdrawiam, obiecałem, że ją pozdrowię w tym filmiku, także pani Karolino też pozdrawiam. Rojo, mam nadzieję, że ogląda ten filmik chłopina. Nagrałbym z nim komentarz, naprawdę byłoby fan, nie obraziłbym się. MP5. Świerszczyk też ma moc. Świerszczyk jest zajebisty. Świerszczyk jest pro. Obejrzało ten filmik już prawie ludzie 2000 osób i używacie tej nazwy w komentarzach. To naprawdę cieszy usłyszeć taką nazwę tej broni. Cieszę się, że wam się ten świerszczyk spodobał, że jest mocarny. Tutaj będzie mój prawdopodobnie kilka kończący ten mega, mega fajny, spoko mecz. 32 do 1. Mop jeszcze został nie wbity, ale to będzie kiedyś się do niego przyszykuję odpowiednio i mam nadzieję, że go spokojnie wbiję, bo są jednak możliwości, da radę, wynik 32 do 1, także nie będzie jakichkolwiek większych problemów. Mam nadzieję, że wam ten filmik się spodobał. My będziemy się widzieć w kolejnym filmiku moim mocarze, także trzymajcie się ludziska, strzałeczka. Jeszcze się wcisnę na chwilę, tak na 20 sekund, nie będę wam gitary zawracał, bo już tak pewnie daliście tego lajka, już zasubskrybowaliście i daliście komentarz. Jeden ziomuś prosił mnie, abym pokazał swojego pada, bo nie oglądał Centrum Dowodzenia Grom. Jak mógł się oglądać, chłopie? Słuchaj, tu masz tego padziocha. 20 zł za Allegro, żadna nowość. Nie ma tutaj żadnego, tu masz, włączysz sobie tryb modę, śmigasz gałeczkami, tryb wibracji, ona ci brr robi. Tu masz te przyciseczki, tu masz trójkącik, kółeczko, kwadracik. Tu masz krzyżyczyk, tu masz select, start, padzik, LBRT, coś a la PS3, Xbox. Co? Nie, bracie, do PS3 chyba podobne, prawda? Podobne? Podobne. No, chyba tyle.